Kolejny dzień napotka Epaciu. Nowe przygody, a Ty przeżyjesz je razem z nami. A jak Ci się spodoba, zostań na dłużej. Siema. Dzisiaj robię takie półki. Najprostsze półki po prostu chciałem zrobić pod przy łóżeczku dla dzieci, żeby tu mogli sobie jakieś tam książki położyć, czy maskotki, czy co tam będą chciały. Po prostu najprostsza deska, tutaj będą dwie deski i tutaj jakieś takie haczyki, żeby to przyczepić do ściany i może z przodu jeszcze zrobię taki patyczek, ale zobaczę jak go zrobię, to zobaczycie jak to mi wyjdzie i czy będzie potrzebne, a może nie będzie potrzebne. Więc na razie pierwsze co tutaj właśnie, już jedną deskę ostrugałem, teraz strugam drugą deskę, będą dwie półeczki. A no i jeszcze do tego może przypnę albo do tego, albo osobno chcę zrobić jeszcze taką lampeczkę i z, jak to się mówi, ze ściemniaczem, tak, żeby mogły sobie tam mocniej i słabiej zaświecić to światło, żeby mogły sobie czytać książeczkę, jak będą chciały spać, to sobie tam zmniejszą światło i mogą iść wtedy spać. No to zabieramy się do strugania. A teraz będę robił taką dużą półkę, jak ta deska wielka, długa za mną, o tutaj. Ta deska, ona jest trochę za długa. To była deska, na której leżały przy samym suficie sobie nad łóżkiem piętrowym sobie maskotki różne tam, zabawki, dzieci i tak dalej. A no ja ją muszę troszeczkę przerobić, bo miała słabe tutaj te takie... jak to się mówi, zapomniałem, takie kątowniki czy coś do trzymania. Ja tu zrobię to teraz z desek porządne od początku do końca, żeby to naprawdę było coś stabilnego. Muszę ją odciąć jeszcze na długość, żeby było, jakby to powiedzieć, równe z łóżeczkiem. Tam dotnę tutaj ładnie, tylko wyczyścimy, bo się trochę już taka gdzieniegdzie tam, jakby to powiedzieć, pobrudziła. Nie wiem jak to powiedzieć, tego nie widać tu, ale jest taka trochę poniszczona. Przeczyścimy papierem, dotniemy taki fajny clean z deski, żeby to było takie porządne i masywne. I przyczepimy to dalej tak przy suficie. I skończona półka. Zrobiłem tutaj jeszcze tylko obetnę to i koniec. Zrobiłem to po to, bo wcześniej tutaj były maskotki i one spadały. A tu będzie jakaś taka lekka blokada. Przy okazji fajnie wygląda taka lina z deską. No. Tutaj to jest taki dół, tutaj nie wiem czy to widać, nie? To jest dół, który wcześniej przykręcałem. Chciałem, żeby tu jeszcze deskę zrobić, ale na razie niech jest tak jest. I tyle. Nadszedł kolejny dzień i w końcu wyszło słoneczko. Troszkę go już brakowało. Czas zakasać rękawy i ruszać do pracy. Ochoczo niczym Filemon. Tomasz, małomiasteczkowy chłopak, który kocha pracę w drewnie. A tak wyglądają nasze kulisy. Ciągle się pyta, czy już i czy może już iść. A ten uśmiech oznacza jedno. Jest szczęśliwy i zadowolony, że zrobił coś dla swoich małych córeczek.
pora pójść powiesić półki na ścianie. A z tego sznurka powstała huśtawka dla lalek, także nie jest już taki sprężysty. A ja zabieram się za szycie fartuszków. Every move is on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this spacey. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, Jak oglądałam kiedyś jakiś tutorial o szyciu, to babeczka powiedziała, żeby od razu wszystkie sobie nitki obcinać i że lepiej zrobić to od razu niż później, bo później tego cięcia jest bardzo dużo, jak obetniemy od razu, to tak naprawdę tego nie odczujemy. Dwa boki mamy obszyte. Szyjemy bok, obszywamy bok trzeci, a następnie robimy tutaj marszczenie, żeby były falbanki. Marszczenie, czyli coś, co lubię. I następnie przyszyjemy sobie tutaj paseczek. I teraz? Czekaj. Teraz? Tak. Ja bardzo lubię różowy kolor i fioletowy kolor i lubię złoty kolor. Okej, okay. A różowy mówiłaś? Mówiła różowy? Tak, mówiłam. Różowy to chyba najbardziej, co? No, najbardziej. I pokażcie, co wy tutaj robicie, jak mama szyje na maszynie? Wy sobie tutaj siedzicie przy mnie, tak? I się bawicie? No. I ja właśnie mówiłam o książce jakiejś. Filemon walczy, ale gdzie jest Filemon, dziewczyna? Tutaj jest Filemon. Ja słyszę tylko, że on walczy. Okej, uważajcie na niego, okej? A powiedz nam, kochanie, co tutaj masz na ścianach? Na ścianach to są rysunki, ja sama nie narysowałam. A to coś Kysia narysowała, taki wulkan. Wulkan narysowała, tak? Bo macie książeczkę chyba o wulkanie, tak? A tutaj chyba jest mama. Jest Honoratka, kocha mamę. No tutaj napisane. Były też naklejki. A zostały tylko takie dziury teraz na ścianie po tych naklejkach. Tak? To jest moja biała książka. Okej, okay. O autobusiku, tak? Kiedyś jeszcze grała, ale baterie by się przydało je wymienić. Zobaczymy u Kysi na dole, co? Na chacie. Jeśli chcecie. Nie chcecie, to możemy nie iść. Honoratka przejmuje kanał. Idziemy zobaczyć kolorową książeczkę. No i gdzie ta książeczka? Ja tutaj mam tą książeczkę. Ona ma biały kolor. Z kolorem. A tutaj jest. Ona tak wygląda. Aha, jest, o kolorach. Ta jest moja. No, moja o kolorach jest, moich mamo, ulubionych. Mamo, a to jest moja ulubiona ścianka. Dobrze, o, a tu że. Ulubione kolory. Nie ma. Chcesz nam pokazać, co jest w środku? Chyba będziemy mieli młodszą teraz widownię dzięki wam. Kochana, tu tutaj mi wszystko splątałaś. Wandzia mi tak właśnie pomaga nawlekać nitkę, że wszystko tutaj rozplątała. Okej. Okay. Historia mojej szpulki jest taka, że chyba było na niej 5 różnych kolorów. Okej. Okay. Nawlekamy. Tylko tutaj chyba coś do tego powinno być. Dotykam palcem. Paznokciem raczej, żeby mnie nie piekło, bo to tak się szybko kręca. O, jedziemy. Ale super! Fajnie, że zakręciło mi szpulkę, nie? Bardzo się cieszę. Tak mi pięknie nakręciło szpulkę. Bardzo ładnie. Gdzie są nożyczki?
No dobra, no to nawlekamy ją jeszcze raz. Tylko tutaj niepotrzebnie tak dużo. Wanda, i co teraz? No, i co teraz? Skończyła ci się ziemia pod nogami, grunt pod nogami straciłaś, Wanda, tak? Trzeba to rozplątać. I zrobimy sobie jeszcze raz. Nawlekamy. Wanda, nie łap. No, no, no. Tutaj nie wolno. Trochę powiem wam, że mi tak to nie fajnie się trzyma. Może tak zrobię. Jeszcze gorzej. Dobra. Trzymam. Jedziemy. Powolutku. Boli mnie ten palec, to kolejny. Nie, nie, nie. Wandziuś, nie wolno, nie wolno. Widzicie? Już sobie nawlekłam tutaj na szpuleczkę i możemy dalej szyć. No zobacz, Krysia właśnie zabrała mi linijkę, a ja nawet nie zauważyłam. To linijka z naszego 110-letniego domu. Jest bardzo stara. Podejrzewam, że należy do poprzedniego właściciela domu, który był krawcem. I zaczął się kolejny dzień. Oj, trzeba zebrać siły. Bez kofeiny ani już. Standardowo z rana piję yerba mate. Zazwyczaj jedno parzenie piję przez cały dzień. Chyba, że nocka była mocno nieprzespana. Wtedy w połowie dnia wymieniam susz na nowy. A to mateo, które sama sobie ulepiłam w glinie. A teraz pokażemy ci nasze nowe fartuszki. Już gdy byłam małą dziewczynką, moja babcia nauczyła mnie szyć na maszynie. A ja teraz nauczę tego moje córki. Cieszę się, że razem będziemy mogły eksplorować świat rękodzieła. Od haftu, szycia, gliny, tapicerowania, malowania, po wszystkie inne dziedziny. Jak to dobrze jest mieć stolarza w domu. O co nie poproszę Tomasza, to dla mnie wykona. Czasem trwa to dłużej, czasem nieco krócej, ale koniec końców zawsze spełnia moje marzenie. W tym odcinku mogliście zobaczyć, jak wykonam kubki dla dziewczynek. Sprawdzają się, dziewczynki są zadowolone, już przespały kilka nocy z tymi kulkami. A odnośnie tej dużej półki, to przy montowaniu dziewczynki zrobiły sobie z niej huśtawkę. Także ta lina troszeczkę wisi, zamiast być taką sztywną. Ale to nic, to jest do naprawienia. Odkąd mam maszynę, spełniam swoje mini marzenia. Zaczęłam w końcu szyć, bardzo mi tego brakowało. Powiem wam, że wciąga mnie to coraz bardziej i w tym momencie wolę szyć niż malować. W tym momencie w ogóle nie maluję, tylko szyję i mam jakieś takie mega fajne projekty w głowie odnośnie szycia. Przewertowuję już internet, szukam materiały i tak dalej, więc na dniach może, albo niedługo, bo u mnie na dniach zazwyczaj się przeciąga na miesiąc, dwa czasami. Myślałam, że zrobię metamorfozę kuchni w styczniu, a jeszcze zostało bardzo dużo rzeczy, także prawdopodobnie metamorfozę kuchni skończę w lutym. A odnośnie szycia mam bardzo fajne pomysły w głowie, czuję flow, czuję, że mi to idzie. Jednego dnia uszyłam 5 malutkich fartuszków dla dzieciaków. Kolejnego dnia uszyłam fartuszek dla siebie. Nie do końca jeszcze jest tak, jakbym chciała, ale taki zamysł, który miałam w głowie, można powiedzieć, że w 90% przelałam na materiał.
Dziękuję kochani serdecznie za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się. Pa!